Kefir z Krasnego Stawu. Uwielbiany przez miliony Polaków. Nasz pomysł na twoje danie. Witam Państwa serdecznie i spełna 6 minut do rozpoczęcia spotkania między startem Krasny Staw a Huczwą Tyszowce. Ja nazywam się Karol Piwko i skomentuję dla Państwa te zawody. Przedstawię teraz Państwu skład drużyny gości. W bramce z numerem 31 Ibrahim Słaib, z numerem 4 Damian Okalski, z numerem 5 Dawid Dworak, z numerem 8 Jakub Torba, z numerem 11 Eduardo Reina, z numerem 14 Mateusz Gacki, z numerem 17 Jaba Hakadze, z numerem 20 Damian Ścibor, z numerem 22 Mateusz Materna, kapitan zespołu, z numerem 23 Rodion Serdiuk, z numerem 77 Mario Ursu oraz ławka rezerwowych, z numerem 1 Igor Belka, rezerwowy bramkarz, z numerem 3 Wolodymyr Mukoj, z numerem 6 Kacper Duduś, z numerem 7 Damian Ziółkowski, z numerem 9 Michał Szwanc, z numerem 18 Paweł Stawarski oraz z numerem 21 Wojciech Gęborys. No i skład gospodarzy dzisiejszych zawodów, z numerem 99 w bramce Krzysztof Janiak, z numerem 2 Piotr Korzuchowski, z numerem 3 Kornel Piwko, z numerem 5 Juri Krajko, z numerem 9 Bartosz Czochrowski, z numerem 10 Daniel Hariasz, z numerem 11 Alib Antonio Lando, z numerem 20 Michał Saj, z numerem 23 Dominik Skiba, z numerem 24 kapitan zespołu Dawid Sołdecki oraz z numerem 77 Wyspin Florek. No i ławka rezerwowych, z numerem 1 rezerwowy bramkarz Krystian Krupa, z numerem 4 Radosław Lenart, z numerem 6 Jakub Czarniecki, z numerem 16 Karol Kowalski i z numerem 17 Miłosz Ciecha. Michał Saj wyprzedza torbę, Dawid Sołdecki, delikatna wcinka, Skiba, sam na sam, jest bramka, Dominik Skiba. Jedenasta minuta właśnie, zaraz się zacznie i Dominik Skiba w tym momencie wpisuje się na listę strzelców po raz pierwszy. Znakomite zagranie od naszego kapitana. I tak jak mówiłem, liczymy dzisiaj na bramki Dominika i bardzo szybko odpowiedział, można by rzec, na to wezwanie. Cały tu przedłuża Dawid Sołdecki. I jest gol, tylko kto strzelił bramkę? O, to jest pytanie. Chyba Dominik Skiba mimo wszystko. Całe szczęście, że mamy Dominika. Dwie bramki w dzisiejszym spotkaniu. Na pewno mamy pewniejszy wynik. Bramkową przewagę.
Żuchowski uderza. Skiba. I mamy rzut karny, proszę Państwa. I gol. Bramka Dawida Sołdeckiego. Na 3 do 0. Ale też trzeba pamiętać o dobrym zachowaniu Dominika Skiby. Wszedł w pole karne. Został sfaulowany. Uderzenie i gol. Niestety Eduardo Reina pokonał Fajaniaka. Ja tu chciał obicia, ale nie udało się. Piłka cały czas w boisku. No i sędzia kończy to spotkanie. Dominik Skiba, dwie bramki. Jedną bramkę zdobył Dawid Sołdecki, a do zespołu gości strzelał Eduardo Reina. Zapraszam Państwa na kolejne mecze startu. Domowe będą transmitowane na naszym kanale na platformie Polsport Live. Natomiast wyjazdowy mecz, najbliższy jaki się odbędzie, to będzie wtorkowy mecz ze Świdniczanką. Serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję za uwagę. Karol Piwko. We wtorek 12 kwietnia o godzinie 16 zagramy ostatni mecz rundy zasadniczej. W Świdniku zmierzymy się z miejscową Świdniczanką. Terminy kolejnych meczów startu Krasnystaw zostaną ogłoszone przez Lubelski Związek Piłki Nożnej.